Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Stwierdzam kworum. Wysoka Rado, Pani Prezydent, w dniu 13 stycznia 2019 roku w trakcie 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokonano ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mord na samorządowcu, radnym, przewodniczącym Rady Miejskiej i 20-letnim prezydencie Gdańska stał się narodowym dramatem i poruszeniem oburzonych serc Polaków, w tym mieszkańców Świdnicy. W minionym roku, 5 października, z okazji stulecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, przyjęliśmy deklarację świdnicką. Wszystkie Rady Gmin Powiatu Świdnickiego na uroczystej sesji zgodnie przyjęły zapis. Apelujemy o pojednanie i poszanowanie wspólnych wartości, wolności, równości i tolerancji, by żyć w Polsce otwartej dla każdego, niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznania. Tablica z deklaracją znajduje się obok nas, na tej sali. Tragiczna śmierć prezydenta Pawła Adamowicza wymownie wzmacnia nasz głos wyrażony we wspomnianym dokumencie. Walczmy z mową nienawiści, pogardy i braku szacunku do drugiej osoby. Wyrażając hołd i szacunek dla zamordowanego prezydenta, proszę o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Proszę o zastanowienie. Dziękuję bardzo.